Jeżeli jesteś zainteresowany filmami, to obejrzyj Idiokrację. Obejrzyj ten film i potraktuj go jako lwa. Nie denerwuj się. Obejrzyj go od początku do końca. Rozpoczyna się prokreacją, czyli fazą rozpoczęcia. W ogóle lew lubi prokreować. Potem pomału przechodzi przez małe fazy. Ale potraktuj go cały czas. Przyjmij go jako znak lwa. Zobaczysz, co ciekawego i do jakich wniosków dojdziesz. Lew to władza, lew to przede wszystkim to, co nam się proponuje, to, co kierownik czy władza, ta na najniższym poziomie, ta, która chce nas ujarzmić, czy też pokazać nam swoją wyższość. To nie jest lew, którym się w znaku rodzisz. Nie. To jest faza. To jest ten moment, który jest wstępem do astrologii. Tej, którą nazywamy dynamiczną. Musisz to przejść i musisz obejrzeć ten film. Bo kiedy obejrzysz go, będziesz wiedział, na czym polega rządzenie tobą. Do zobaczenia. I zapraszam na ten film. A w dodatku zapraszam na możliwości zobaczenia astrologii z innej strony, od strony od środka, albo właściwie od początku, a prawidłowo po to, żeby być bardziej bezpiecznym w tym świecie, a może i w następnym życiu. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści astrologii. Ten nietypowy sposób, a jednak astrologia, czyli królewska wiedza. Do zobaczenia.